witam serdecznie. Dnia kolejnego. Jedziemy dzisiaj w stronę morza. Trasa jest ambitna, więc raczej wątpliwe, żeby mi się udało ją całą pokonać w tej i z powrotem. Jestem przygotowany na powrót pociągiem, przynajmniej z jakiegoś miejsca. Zobaczymy, ile mi się uda zrobić. Na razie wyjechałem, nie nagrywałem nic z garażu, bo jestem jak zwykle opóźniony. Ostatnio duży problem mi sprawia punktualny wyjazd, bo się okazuje, że czegoś zapomniałem, trzeba się wrócić i tak dalej. Ale już jedziemy, 5 minut opóźnienia na starcie. O, jeszcze szlaba się zamyka. No dobrze, jesteśmy w Dąbiu. Tam pod tym szlabanem przestałem z 8 minut. Także nie zapowiada się różowo dzisiaj, jeśli chodzi o nadrobienie opóźnienia. Ale tak jak mówię, no nie nastawiam się dzisiaj na przebycie całej trasy, chociaż baterię oszczędzam. Jadę teraz na pierwszym stopniu wspomagania i dopóki będzie to możliwe i w miarę dynamiczne, to tak będę robił, bo chcę, żeby ta bateria na jak najdłużej starczyła. No, jeszcze muszę stanąć gdzieś się nasmarować, bo oczywiście nie zdążyłem. A słońce dzisiaj może dosyć mocno dawać się we znaki. Ale żeby nie było, że marudzę. No cieszę się, że wyjechałem. Jedziemy w stronę morza, także optymizm jest. Najwyżej wrócimy pociągiem. Trasa jest specjalnie tak zaplanowana, że w drodze powrotnej właściwie przez cały czas wjedzie wzdłuż linii kolejowej, żeby było blisko, gdyby wysiadła bateria, gdybym nie miał siły, gdyby było za późno, gdyby nastąpiły jakiekolwiek okoliczności, które będą uzasadniały skorzystanie z pociągu, to z tego pociągu skorzystam. Ale to dopiero w drodze powrotnej, na razie się nie martwimy, jedziemy na północ. Wjeżdżamy do Lubczyny. Przed chwilą zrobiłem sobie przerwę w końcu na smarowanie się. Zregenerowanie trochę sił. Godzinę już jadę. Opóźnienie trochę zmniejszyłem. Ale wiatr zaczyna się wzmagać, więc niestety jazda jest na drugim biegu, a nie na pierwszym. Zobaczymy, jak to będzie ze zużyciem baterii. No i opóźnienie zostało nadrobione w całości. Jestem w Modrzewiu. No i mamy legalne 5 minut przerwy. Także sobie tutaj staniemy koło barierki, żeby mieć się o co oprzeć i chwilę sobie odpoczniemy. O właśnie. No wiatr jest północny, także niestety z tego pierwszego stopnia wspomagania mogę rzadko korzystać, raczej na drugim biegu jadę. No i no ale to nic, no zobaczymy, jak to będzie dalej z tą baterią. Na razie nie korzystam z wyższych biegów, zresztą nie ma takiej potrzeby, bo tutaj jest płasko i będzie do końca płasko, także może się to udać. No zobaczymy, jak jeszcze będzie kondycyjnie. Mam tu na myśli głównie tyłek, bo niestety, ale to siodełko do jakichś strasznie miękkich nie należy. Mimo, że jest wygodne, no ale jednak po tam 10 godzinach jazdy, no to siłą rzeczy czuć. To nie ma zmiły się. No na razie tej jazdy było, no co, ze 2 godziny. No czystej jazdy półtorej, powiedzmy. Także luz. Zobaczymy, co będzie dalej. No jestem już niedaleko Stepnicy, w tych lasach, ale Stepnicę będziemy omijać. Zaraz tutaj będziemy skręcać w prawo takim skrótem, żeby też uniknąć tej drogi. Ona nie jest zbyt przyjazna. Teraz akurat dużego ruchu nie ma, ale no,
trzeba uważać. Trzeba uważać, bo tu jeżdżą jednak dosyć szybko. Licho nie śpi, że tak powiem. Mamy godzinę w tej chwili 11:30, przejechane 43 km i bardzo dobrze idzie. Pierwszy, drugi stopień wspomagania, w zależności od nachylenia terenu. Tak jak mówiłem, ta droga jest w większości płaska, więc tutaj to nachylenie się niewiele zmienia. No, staram się jechać takim spokojnym tempem, około 20 na godzinę. Myślę, że spokojnie, póki co damy radę. Mamy przejechane 61 km w tej chwili, jest godzina 12:33. Nie kręcę dzisiaj dużo, raczej będzie krótki ten film, bo za bardzo nie ma co kręcić. Ta droga nie jest jakaś taka malownicza, ciekawa. To jest tak zwana trasa alternatywna nad morze, czyli w tej chwili jadę drogą prowadzącą od Stepnicy do Wolina. Tam po lewej stronie jest Zalew Szczeciński, jedziemy teraz właśnie jego wschodnim brzegiem. No i tam też będzie budowana wzdłuż wału ścieżka rowerowa. Już jest w zasadzie budowana, w niektórych miejscach projektowana, także za jakiś czas na pewno będzie można przejechać bardziej malowniczą trasą, bardziej malowniczym wariantem nad morze wokół Zalewu Szczecińskiego. No czekam na to dość niecierpliwie i cieszę się, że taka trasa powstaje. No póki co wiatr się wzmaga, no ale to było do przewidzenia, bo no zbliżamy się do morza. Im będzie bliżej morza, tym będzie pewnie silniejszy ten wiatr z północy niestety, czyli dokładnie w kierunku przeciwnego. No ale przynajmniej jest nadzieja, że z powrotem będzie lżej, ponieważ jadę teraz z wariantem super ekonomicznym. No to nie rozwijam jakichś wielkich prędkości, no i też muszę się uzbroić w cierpliwość, ale czas mamy przyzwoity, to znaczy tak cały czas się mieszczę w normie, tak jak sobie to rozpisałem, tę trasę, i cieszę się, że się udało przynajmniej opóźnienie nadrobić, natomiast nic tutaj do przodu tego czasu nie nadgonię, bo nie ma takiej możliwości. No muszę te baterie niestety oszczędzać dosyć mocno, no bo nie wiadomo jak to się dalej potoczy. Ale pogoda nie jest za to męcząca, to słońce nie przypieka aż tak bardzo, także spokojnie można sobie jechać. I jest jakaś szansa, niewielka, ale jest, że tą trasę zrobimy w całości dzisiaj. No zobaczymy, jak się będę czuł. O, tu piękne wrzosy po prawej. O, no to coś przynajmniej można pokazać w tej chwili. Dobrze, teraz w środku tygodnia na tej trasie alternatywnej nie ma zbyt wielu samochodów. Myślę, że jakby się tu jechało w piątek albo w niedzielę po południu, no to by była masakra, jeśli chodzi o ruch. No a tak jest dosyć przyzwoicie. No i wjeżdżamy, drodzy Państwo, do Wolina, tutaj od strony wioski Wikingów. Dość malowniczy wjazd, tylko drogę by mogli poprawić. Ojej. 68 km za nami. Maplok, kurde, skróty wynajduje. Eleganckie. No to na to bym nie wpadł, powiem Wam szczerze, żeby tutaj się przez te trzciny przebijać, ale nieźle, nieźle. Mam nadzieję, że to się nie skończy schodami jakimiś. No zobaczymy. No właśnie, tak coś czułem. Tak coś czułem, że to się tak skończy. Dobrze, że te schody jakieś nie za strome.
No ale tutaj macie minusa za tą drogę. No dobra, teraz to już oficjalnie witamy w Wolinie. Przelecimy szybciutko przez miasto i za miastem sobie zrobimy krótką przerwę. Bo w mieście to nie chcę. Jesteśmy w Uninie i tu wskakujemy już na ścieżkę rowerową, bo ta droga od Wolina do Unina to jest tragiczna, bo tu jest wąsko i niestety jest bardzo duży ruch. Także trzeba bardzo mocno uważać, żeby nie zostać potrąconym. Natomiast tutaj już będzie bezkolizyjnie. Myślę, że do samego Dziwnówka. No chyba tak. Już dawno tu nie byłem, więc nie wiem, szczerze mówiąc, w jakim to jest stanie wszystko. Ale to się okaże. Póki co mamy 75 km przejechane. Jest godzina 13:24. Z baterii zeszedł jeden ząbek. Także program oszczędnościowy na razie działa. Ale to jeszcze nawet nie połowa drogi, jeśli byśmy wzięli pod uwagę cały zaplanowany dystans. No cały czas mam sceptyczne podejście do tego, czy się uda zrobić cały dystans. No ale nadzieja umiera ostatnia, także zobaczymy, jak to dalej będzie szło, zwłaszcza w odwrotnym kierunku, bo wtedy ten wiatr może będzie pomagał, a nie przeszkadzał i może się sytuacja jakoś odwróci na moją korzyść. I tak źle nie wygląda, muszę powiedzieć. Po prawej stronie mamy Zalew Kamieński, nie widać go w tej chwili, bo drzewa go zasłaniają, ale no, jakiś czas temu było go widać. Więc bardzo fajna okolica. Gdyby nie ten wiatr przeciwny, to by było w ogóle super. No ale niestety coś zawsze musi być przeciwko. No powiem szczerze, że bardzo słabo się po tym jedzie. Tędy jechałem chyba 15 lat temu ostatni raz. Chyba pierwszy i ostatni raz. No i wyglądało to tak samo, także tutaj nic nie zostało zrobione, no te płyty już się powykrzywiały, także jedzie się jak po wertepach, po jakichś wybojach, nie jest to komfortowa jazda, prędkości się nie rozwinie, no niestety, kiedyś tak się ścieżki rowerowe właśnie budowało, beznadziejne to jest, powinien być asfalt, no ale nic, trzeba zdzierżyć. I teraz tak, do Międzywodzia według moich obliczeń zostało niecałe 10 km, w związku z czym do Dziwnowa z 15. W Dziwnowie zamierzam no oczywiście zrobić dłuższą przerwę, może się uda to zrobić przy plaży gdzieś, albo nawet na plaży. No trzeba będzie też i pomyśleć o kupieniu czegoś do jedzenia i czegoś do picia, mam tam ze sobą trochę jedzenia, ale no to są raczej takie pierdoły na podtrzymanie niż coś konkretnego, a woda już mi się kończy, więc niestety ten sklep mnie nie ominie. O właśnie, no, co za dziadostwo. No i zjechałem w końcu na drogę, no nie da się po tym jechać. Ile mogłem wytrzymać, to wytrzymałem tych wertepów. Ale no, szanujmy się trochę. To nie jest droga dla rowerów. Jedziemy w takim razie asfaltem. Trochę tyłek mi odpocznie od tych wybojów. No i może jakoś
dociągniemy nad to morze, bo wiatr nie daje mi spokoju. No, jesteśmy nad morzem praktycznie, za tym lasem, jakbyśmy tak mogli przejechać na przestrzał, to za tym lasem by nam się ukazało morze, ale to jeszcze nie. Mamy sobie tu skręcamy w prawo i lecimy do Dziwnowa. Tutaj już jest duży ruch, także zjechałem na te płyty, ale one tutaj są równiejsze. Tutaj się przyzwoicie jedzie. Chyba ktoś tu poprzekładał te rzeczy. No, jak już widać, trochę więcej ludzi, spacerowiczów, plażowiczów. No i dobra, Międzywodzie praktycznie za nami i do Dziwnowa jeszcze jakieś 5 km stąd. Zależy do jakiego miejsca w Dziwnowie, no 4-5, no zobaczymy. Jest kawałek. Niestety trzeba tu uważać na spacerowiczów, plażowiczów, bo chodzą tak, że nie patrzą na nic i naprawdę może być nieszczęście jakieś. No tutaj już jest elegancko, to już widać, że XXI wiek wkroczył. Ta ścieżka rowerowa rzeczywiście jest z prawdziwego zdarzenia, zresztą to jest część międzynarodowego szlaku tutaj wzdłuż Bałtyku. Więc no musi wyglądać przyzwoicie, żeby wstydu nie było. No i dzięki temu, że jesteśmy w lesie, to już tak nie dmucha, zresztą zmieniliśmy kierunek, teraz jedziemy na wschód. Także północny wiatr nam nie będzie już przeszkadzał. No a potem już będzie tylko lepiej, bo powinien pchać w plecy aż do samego Szczecina. No i wjeżdżamy do Dziwnowa, proszę Państwa. Jak widać koreczek, prawdopodobnie przed mostem zwodzonym. Prawdopodobnie musi być podniesiony, chociaż nie, już jadą w drugą stronę, więc pewnie był podniesiony, a już opuścili i zaczyna się dopiero tutaj luzować. No, sytuacja się wyjaśniła, na moście jest wahadełko i dlatego to wszystko tak stoi. No i niby poza sezonem, ale trochę ludzi jest. Dobra, tu sobie chyba skręcimy, albo nie, zaraz zobaczymy, gdzie tu na plaży można najbliżej, żeby było. Masz, nie masz, nie było więcej. Bardzo ładnie. Tutaj nawet możemy legalnie chyba wjechać. No i dobrze. Proszę Państwa. 94 km
Także pamiętajcie, Szczecin leży nad morzem. Wystarczy wsiąść na rower 94 km i jakieś 5 godzin jazdy jedyne i jesteśmy na plaży. No dobra, pora się zwijać, to była szybka wizyta. Szybka wizyta, jest godzina za 23:00 i lecimy. No co, teraz sobie polecimy do Dziwnówka. Może tam zrobię jakieś zakupy, no to tam zakupy zbyt szumnie powiedziane, bo trzeba kupić wodę na pewno, no i coś do jedzenia, więc zobaczymy, jak będzie jakiś sklep. Może nawet gdzieś na wiosce jakiś mały, żeby nie trzeba było tego przypinać wszystkiego i rozpinać. Dużo czasu zajmuje. A trochę ludzi jest niby poza sezonem, nie? A miasto żyje. No tak tu rybą daję, smażoną, bym chętnie zjadł. No ale nie mamy na to czasu, żeby oni to szykowali i żebym ja to jadł i tak dalej, bo musimy dosyć sprawnie tutaj w kierunku domów się uwijać. Bo to nigdy nie wiadomo, co nas czeka jeszcze po drodze. No jest i Dziwnówek. Przejeżdżamy na drugą Mańkę. Zmieniło się. No dobrze, i od tej chwili jedziemy już w kierunku południowym. Także jest wyraźnie lżej, wyraźnie lżej. No właśnie, pękła setka, 100 km zrobione, no i przed chwilą minąłem tablicę, że do Szczecina też 100. Także ciekawie się zbiegło. No dobra, zaraz będziemy we Wrzosowie i myślę, że w Kamieniu albo w okolicach Kamienia zrobimy sobie przerwę na szybkie zakupy, jedzonko. No, jesteśmy w Kamieniu przy dworcu, tu mamy netto, to tutaj sobie chyba zjedziemy. No i dobra, i ruszyliśmy o czasie, ale nie starczyło czasu, żeby coś zjeść. Niestety. No proszę. Także przy następnym postoju coś sobie zjemy. A na razie lecimy. I tu też widzę jakaś magia, kurde, z lewej na prawą i z powrotem.
kto to projektuje? Dobra. No ale co chciałem powiedzieć, że przejechaliśmy już 107 km, przejeżdżałem obok dworca i nie miałem nawet pokusy, żeby odpuścić. Czyli żeby dalej jechać pociągiem. Ojejku, ale ktoś to naprawdę tutaj schrzanił. Dobra. No i zaraz będziemy poza miastem, także lecimy. Bardzo fajnie się jedzie. Teraz z tym wiatrem nieprzeszkadzającym jest naprawdę super. No i wyjechaliśmy właśnie z Kamienia. To ten wyjazd całkiem przyjemny był. Jednak ścieżka rowerowa była do samego końca. Oprócz oczywiście tego mankamentu, że trzeba było z lewej na prawą, z prawej na lewej, na lewą kilka razy przejeżdżać, to jest to trochę wkurzające. No i teraz podążamy, tak jak mówiłem, wzdłuż linii kolejowej. Ona będzie się przybliżać, oddalać. Teraz akurat jedziemy dokładnie przy niej. Potem będzie trochę dalej, ale generalnie trzymamy się bardzo blisko niej. Także na dużym luzie już teraz podróżujemy, bo gdyby cokolwiek się stało, to w każdej chwili można skorzystać z pociągu. Także nie ma już ciśnienia, wiatr jest w plecy, nie ma problemu żadnego. O, to nawet jakiś pociąg jedzie, ale w przeciwnym kierunku. Wilku mowa. Także elegancko. No i tu mamy tablicę kończącą miejscowość i udajemy się w kierunku Jarszewa. A potem na Wysoką Kamieńską i śmiało będziemy podążać na południe. No i póki co powiem, że tym wariantem się jedzie bardzo, bardzo przyjemnie. Takie sobie mało uczęszczane drogi, sympatyczne krajobrazy, spokój, cisza. Linia kolejowa w pobliżu, także zero stresu. No to naprawdę powiem, że przecieram dopiero ten szlak, bo nigdy w życiu tędy nie jechałem. Może się okazać, że to jest najlepsza droga ze Szczecina nad morze, jeżeli tak będzie do końca. Co daj Panie Boże, amen. No powiem, że Maplox staje dziś na wysokości zadania. Także nam się droga asfaltowa, bardzo przyjemna zresztą, zamieniła na taką betonówkę. No tutaj jest tylko takie niebezpieczeństwo, że mogą te części zbrojenia wystawać i przebić oponę, ale miejmy nadzieję, że nic takiego nie nastąpi. Przynajmniej nie ma niebezpieczeństwa, że ta droga zarośnie, skoro jest wyłożona płytami. Zaraz dojeżdżamy do szosy, tej głównej prowadzącej z Kamienia w stronę S3. Przetniemy ją na drugą stronę i tam już powinien być chyba asfalt. Ale nie jestem tego pewien, bo aż tak dokładnie nie wnikałem w tę drogę. No, jestem w miejscowości Stawno. Powiem tak szczerze, że jadę taki jadę i coraz bardziej mi się tu podoba. To jest taki spokój, taka idylla, że się w głowie nie mieści. Bardzo dobra droga póki co. Zrobiłem sobie przed chwilą przerwę,
żeby coś zjeść. No i żeby tyłek odpoczął, bo to już niestety 120 km przejechane, to już odczuwamy. No. Bardzo dobrze. No i tu przekraczamy linię kolejową. Jak widać, proszę, i to jest stacja. No i coś by się działo, to tylko byśmy tu skręcili na peron od razu i nie byłoby problemu. Oho, oho, właśnie, tak, już się zagalopowałem i nie w tą stronę pojechałem. Tak mi coś nie pasowało, dobrze, że zerknąłem na... Musimy wrócić i pojechać chyba wzdłuż torów. Takie rzeczy to ja nie mam czasu dzisiaj, także trzeba dość tutaj pilnować tej drogi. Tak, tak, już jestem na właściwej drodze. No, bardzo fajna, utwardzona przez las. Tam trochę dziur było, trzeba uważać. Tam, gdzie był drogowskaz na agroturystykę, trzeba było skręcić. A ja oczywiście zająłem się gadaniem i nie skręciłem, tylko pojechałem prosto na tory. Ale już jest w porządku, dobrze, że się szybko zorientowałem. Nie lubię potem nadrabiać kilometrów, zupełnie jest to niepotrzebne. O, no właśnie, tak a propos trasy. W tym nowym liczniku, który jest jednocześnie rejestratorem trasy oczywiście, brakuje mi jednej rzeczy. Kompasu. W tamtym starym miałem kompas i było od razu wiadomo, tylko wystarczyło zerknąć okiem i było widać od razu, czy jedziemy w prawidłowym kierunku, czy też gdzieś nie za bardzo. Natomiast tutaj właśnie tego brakuje. Oczywiście nie jest to rzecz jakaś tam niezbędna, bo teraz, kiedy się jeździ już z telefonem, z nawigacją, no to już ten kompas staje się zbędny. Aczkolwiek czasami może by się i przydał. No ale to nie jest jakaś tam wielka sprawa. No i co, nie jest przyjemnie. No naprawdę fajna droga. I w ten sposób znaleźliśmy się znowu przy torach. A tam już chyba stacja w Wysokiej Kamieńskiej. Stąd mamy więcej pociągów do Szczecina w razie czego. Także już teraz to w ogóle jest bajka. No szkoda, że tutaj tyle dziur jest, no ale dobra. I tak całkiem przyjemnie się jedzie, bo jest bardzo upity ten żużel. Czy żwir. No i co, jeśli chodzi o temat baterii, to dwa kafelki zeszły, mamy połowę, dokładnie pokazuję. Także naprawdę, gdyby to była prawda, to nie jest źle. To jest wariant ekonomiczny, się sprawdza. Jedziemy teraz na pierwszym biegu już od dłuższego czasu, czasami na drugi przełączam, ale generalnie cały czas się trzymam tej zasady, że 1-2. I całkiem sensownie to wygląda. No i za Wysoką Kamieńską tam było troszeczkę bruku, ale niewiele, tam jakieś 300 metrów może. No i taka droga leśna, żużlowa, ale dziurawa mocno, także trzeba było bardzo mocno uważać. No i teraz wyjechaliśmy na asfalt wreszcie. I to taki równiutki, ładny. I nic po nim nie jedzie, dlatego że ten asfalt się kończy właśnie na tej leśnej drodze dziurawej, więc tam nie sądzę, żeby coś w ogóle jeździło poza pojazdami jakichś służb leśnych czy coś takiego. No także naprawdę droga super. Droga super. Tak jak mówiłem, dwa kafelki na baterii, czyli połowa zeszła. Napięcie jest praktycznie nominalne. 16:45, jeśli chodzi o czas. 130 km
za nami. A przed nami ile? No myślę, że 60 jeszcze. 60 do Szczecina oczywiście, jeżeli damy radę w ogóle dociągnąć. To dzisiaj będzie taka niezła zaprawa, naprawdę. Jeżeli się uda ten cały odcinek, całą trasę przejechać, to będzie świetna zaprawa. Tym bardziej w wariancie ekonomicznym, a więc z większym obciążeniem mięśni, a mniejszym silnika. No a za tydzień już ruszamy w trasę gdzieś w Europę. Nie powiem na razie gdzie, bo dopiero plany się tworzą. Mam już pewien pomysł, pewną koncepcję, ale to wymaga jeszcze wielu, wielu zabiegów, sprawdzeń, żeby to potwierdzić, czy to w ogóle wyjdzie. No, jest wiele też okoliczności niezależnych ode mnie, takich jak pogoda na przykład. Także, no zobaczymy. Na pewno w każdym razie zamierzam gdzieś pojechać rowerem w kilkudniową trasę do jakiegoś kraju. Oczywiście chcę to zrobić bezpiecznie, bo czasy są, wiecie jakie, trudne. Także, żeby to było jak najmniejsze ryzyko, ale żeby też i była przyjemność. No i oczywiście mam zamiar nagrać z tego relację, więc jeśli się to uda, to oczywiście będziecie mogli to obejrzeć. Tak, krajobrazowo jest bardzo pięknie. Wyjechaliśmy z lasu, teraz pola, elegancko. No trzeba trochę przystanąć, bo już dawno przerwy nie robiłem, żeby ten tyłek trochę odpoczął, się zregenerował. No teraz już jedziemy na drugim biegu. Już na pierwszym niestety to tempo nie jest takie, jakby się chciało, więc drugie no chętnie by się przerzuciło na trzeci, no ale założenie jest takie, żeby nie korzystać z wyższych przełożeń, z wyższych stopni wspomagania. Więc no, staramy się to robić tak jak trzeba. W kamieniu kupiłem dwie bułki i kabanosy. Zjadłem jedną bułkę i połowę kabanosów. Także będzie można zrobić jeszcze drugą ratę posiłku. Za niedługo, bo już czuję znowu głód, więc na pewno warto będzie jeszcze coś przekąsić. 140 km przejechane, no i chyba znowu wjedziemy w las. W sumie bardzo dobrze, bo to słońce już teraz tak dosyć ostro daje. Jest popołudnie, jest nisko, jest godzina 17:15. No cóż, na razie jeszcze daję radę. No jeszcze właśnie miałem się zatrzymać, ale jeszcze tak trochę chcę pociągnąć. Może gdzieś tu w lesie się zatrzymam, coś zjem, zregeneruję się, no i będziemy mogli dalej pedałować. Czy damy radę do końca? Nie mam pojęcia. Teraz to już na dwoje babka wróżyła, bo już zmęczenie daje się we znaki. Także no zobaczymy jak to pójdzie. Nic nie jest wykluczone. W Goleniowie myślę, że podejmę decyzję, czy jadę dalej, czy wsiadam w pociąg. No drodzy Państwo, 150 km przejechane. Jest godzina za 2:06, czyli 17:58. No jadę teraz tą drogą przez las. Jestem za Łoźnicą w stronę Żółwiej Błoci. Piękne miejscowości, te nazwy super. No jakość asfaltu jak widać trochę trzęsie. Pozostawia wiele do życzenia. Ale chciałem powiedzieć, że od jakiejś godziny mniej więcej nie minął mnie żaden samochód, ani w jedną, ani w drugą stronę. Także droga bardzo dobra, czyli ten wariant, bo to już jesteśmy niedaleko Goleniowa, więc już można w zasadzie podsumowywać, od Goleniowa już droga znana,
Więc ten wariant tutaj wzdłuż linii kolejowej nad morze jest świetny i można polecać. Także jak najbardziej do korzystania. Jest kilka niedogodności typu nawierzchnia, ale jest do przejechania. Nie ma żadnych piachów, żadnego błota, oprócz żółwi i błoci. Ale to nie jest błoto w sensie fizycznym. Dobra. No jedzie się już ciężkawo, przyznam szczerze. No ale czego wymagać po 150 km w wariancie ekonomicznym? Cały czas to podkreślam, bo napracowałem się dzisiaj bardziej i czuję to, zwłaszcza to zmaganie z wiatrem w tamtą stronę. No było dosyć nieprzyjemne i wymagające wysiłku. O, pierwszy samochód od godziny, no niesamowite. Normalnie, jeszcze pani przez telefon gada. No to jeszcze tak, do Goleniowa mamy jakieś 12-13 km do centrum. No i z Goleniowa jeszcze będzie oczywiście z 25-26. No to zobaczymy, w Goleniowie zobaczę jak się będę czuł, czy dam radę, nie dam radę, zobaczę jak jesteśmy z czasem i wtedy podejmiemy jakąś decyzję. Na razie do Goleniowa myślę, że sytuacja jest niezagrożona. A nawet gdyby była, to nic na to nie poradzę, bo oddaliliśmy się trochę od linii kolejowej. Tu nie ma żadnej stacji po drodze. Łoźnica była ostatnia. Także no, musimy sobie jakoś teraz radzić. I tyle. No, robią tutaj remonty na dosyć długim odcinku. Jest ta nawierzchnia zdjęta. Więc prawdopodobnie kiedyś będzie można tutaj przejechać już lepszą nawierzchnią. A tymczasem wjechaliśmy do Żółwiej Błoci, jak widać było na tablicy. No i przez całą Żółwią Błoć mamy ciąg pieszo-rowerowy. Także dosyć przyjemnie, widać, że tutaj było niedawno to robione. A od nawierzchni niestety dużo zależy. Się okazało, że mogę jechać szybciej jednak, jak nie podskakuję na wybojach. No z czasem jesteśmy troszeczkę do tyłu, dosłownie ze 3 minutki. No ale to niestety, to już tego nie przeskoczymy, bo jeszcze nam musi bateria starczyć do końca. No i tutaj już widać S6. Przetniemy S6 i jedziemy już wprost do Goleniowa, będziemy wjeżdżać. No i proszę, wjazd do Goleniowa też piękny, reprezentatywny, super. Nawierzchnia wspaniała, aż normalnie rozwinę sobie prędkość, bo tutaj będzie trochę z górki. Świetnie, świetnie. Podoba mi się. No na tą chwilę mamy 161 km zrobionych. No i co? Zostało ze niecałe 30, więc damy radę. Jedziemy dalej. Rzut beretem, tym bardziej, że nadal wzdłuż linii kolejowej, więc zagrożenia praktycznie nie ma. Tego czasu też nie muszę tak pilnować aż, bo w zasadzie to się nie spieszę. Miałem wyliczony dojazd na 20:17. No już wiadomo, że będzie opóźnienie, ale nawet myślałem sobie, zakładałem, że do 21:00 jak wrócę, to będzie przyzwoicie, więc będzie na pewno ok.
zasadzie tyle, jeśli chodzi o przejazd przez centrum. Wyjazd z miasta z tej strony już jest o wiele mniej przyjazny. Niestety. Żadnych udogodnień tutaj dla rowerzystów nie stwierdzono. No cóż, ostatni ząbek z baterii zszedł właśnie. Także sprawdziłem napięcie, to pokazuje 33,5 V. To jeszcze nie jest źle. Kto oglądał poprzedni film, to wie, że przy 30,5 mniej więcej się odcina zasilanie. Także no jeszcze trochę popracuję. A ja mam jeszcze do zrobienia około 30 kilometrów. Źle mówię, około 25 kilometrów. Po bardzo płaskim terenie. Także nawet gdyby mi odcięło zasilanie tam gdzieś przy końcu, to damy radę, myślę. Będzie wolniej. No, jestem w Różycy. Zatrzymałem się, żeby się pochwalić dwiema rzeczami. Pierwsza i najważniejsza. Dystans 172,7 albo 173,7. Nie wiem, który jest bardziej prawdziwy. Trzeba będzie to sprawdzić potem po wgraniu trasy na mapę. Ale ważne jest to, że od tej pory zaczynam bić swoje życiowe rekordy, bo mój życiowy rekord wynosił w przybliżeniu 172. Tam było 171 z czymś po przecinku, ale zaokrąglałem to do 172, żeby łatwo było zapamiętać. To była trasa, pamiętam, ze Świnoujścia do Szczecina na Prawobrzeże, ale po niemieckiej stronie, wokół zalewu. I tyle wyszło, 172 km. Przejechałem to w jeden dzień. Starym góralem, bez amortyzacji, bez wspomagania. No tutaj jest ze wspomaganiem. Przekroczyłem ten dystans. No ale to wspomaganie dzisiaj było symboliczne. No, można powiedzieć, że średnio, no mniej więcej, bo nie umiem tego wyliczyć, ale około 70 W to może średnia wyszła tego wspomagania, więc naprawdę niewiele. Ledwo można było zrekompensować może większy ciężar tego roweru niż zwykłego. I czuję to dosyć mocno. Ale najważniejsze jest, że no rzeczywiście ten dystans jest dzisiaj dosyć spory. Nie spodziewałem się, że mi to wyjdzie. No jeszcze co prawda nie dojechałem do końca, ale życiowy rekord już pobiłem. Także gratuluję sam sobie. A druga rzecz, jaką chciałem się pochwalić, to ten głośnik, bo mówiłem wam w poprzednim filmie, że poinformuję, co mi się udało zrobić z głośnikiem. No i wyszło na to, że najprostszym wyjściem będzie kupienie specjalnego głośnika z uchwytem na rower. I jestem z niego bardzo zadowolony. Kosztował 40 zł. A naprawdę i fajnie się tu mieści. Co prawda odwrotnie go musiałem powiesić, bo on normalnie powinien tutaj być na górze. Z drugiej strony ma latarkę. Nie będę jej teraz uruchamiał, ale dosyć porządnie świeci. No i co? I ma funkcję radia chyba, można odtwarzać bezpośrednio z karty. Dosyć duża pojemność akumulatora, więc nawet ma wejście USB, można ładować z tego jakieś tam sprzęty. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego zakupu. Fajny dźwięk, teraz jest ściszony, on może być głośniej. No. I tak uprzyjemnia mi właśnie jazdę dzisiaj. Także bardzo fajna sprawa. I to jest koniec gadżetów już, bo jak widzicie, już tylko dziada i baby brakuje na tej kierownicy. Także już kończymy. Nic więcej tutaj nie instaluję. Chociaż jeszcze tu by było miejsce na coś ewentualnie, ale nie. Tutaj jest miejsce na kamerę, którą trzymam w tej chwili w ręce, więc ona też tutaj trochę wystaje. Nic już tu nie będziemy dokładać, jest wszystko co potrzeba, jestem przygotowany na wyprawę, która już pewnie za tydzień się zacznie. No dobra, to jeszcze trzeba nam dojechać te
ile? Niecałe 20 km zostało. Także naprawdę fajnie, fajnie dzisiaj idzie ta końcówka. No i wjechałem do Szczecina, jestem w Załomiu. Ostatnie może z 8 km zostało stąd. Tak mi się wydaje. I teraz no już przełączyłem z powrotem na pierwszy bieg, czyli pierwszy stopień wspomagania, bo już by mi chciał baterię odciąć. Pokazuje napięcie 30,4, czyli jest tak na granicy odcięcia, ale na jedynce jeszcze działa. Także tą jedynką się jakoś dokulam te 8 km. O ile mi nie wywali po drodze. No jak wyłączy, to wyłączy. No to już będziemy się kulać bez wspomagania. A jest godzina 19:55, także do 20:30 myślę, że zajadę. No i jeszcze przed rondem w Dąbiu bateria padła. No już odcina ją tak konkretnie, bo nawet ponowne uruchomienie tego zestawu daje prąd, ale tylko na chwilkę. Także można ujechać jakieś, nie wiem, 200 metrów, 300 i znowu pada. Odcina znaczy. Także muszę już się przemęczyć bez wspomagania. Zostało, ja wiem, z 5 km. Także jakieś 20 minut może jazdy. Jakieś chmury się zbierają tutaj od wschodu. Zobaczymy, co z tego będzie. Ale myślę, że już zdążę dojechać do domu w tym czasie. No szkoda, że akurat w tym miejscu odcięło, bo tu ruch jest duży. Przydałoby się mieć jakieś tempo przyzwoite, a nie wszystkich denerwować. No ale co zrobić? 20:29. Melduję, że powróciłem. Wynik jest 190,84. No myślę, że 190 można liczyć spokojnie. Nawet jeżeli to jest zawyżone. No i co? Można podsumować ten wariant ekonomiczny w taki sposób, że 180 km da się przejechać, używając tylko jedynki i dwójki. Jakby tylko jedynki używać, no to wtedy podejrzewam, że na pewno starczyłaby mi bateria do końca. Natomiast tak, no już zaczęła świrować, wyłączać się, a więc te ostatnie kilometry były praktycznie bez wspomagania pokonane. No, pomijmy to milczeniem, jestem wykończony. Ale no, udowodniłem sobie, że da się pojechać rowerem nad morze w jeden dzień i wrócić. Więc udało się, byłem nad morzem, pooddychałem trochę jodem. No i tutaj mamy tak, 9 godzin 45 minut czystej jazdy. Przy 9:30 właściwie już się bateria wyłączyła, więc można uznać, że 9,5 godziny to sobie mogę potem przeliczyć mniej więcej, jaka średnia moc wyszła obciążenia, bo pojemność jest 22,26. No dobra, to potem sobie to przeliczę na kalkulatorze. Jaka tam średnia moc, bo to z ciekawości. Natomiast no, dystans jest niebagatelny. Pobiłem swój życiowy rekord, także idziemy świętować teraz. Zabieram te wszystkie gadżety. No i chciałem przy okazji serdecznie pozdrowić wszystkich moich widzów, a zwłaszcza tych, którzy oglądają mnie regularnie. I nie znam oczywiście wszystkich z imienia, ale wiem o jednym młodym fanie, który ma na imię Łukasz, to pozdrawiam cię, Łukasz, serdecznie. Mama powiedziała, że oglądasz wszystkie moje filmy. Jeżeli ktoś jeszcze ogląda, to też niech czuje się pozdrowiony. Bardzo mi miło, że mam dla kogo
te filmy nagrywać, nie tylko dla siebie. Także pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco. Trzymajcie się. No i myślę, że następny film z trasy to już będzie z wyprawy gdzieś w Europę kilkudniowej. Także trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. No tym razem nie za niedługo, ale przynajmniej może będzie coś ciekawego.